W dzisiejszym odcinku Dead Space. Ja już słyszę, coś idzie. Aha. O kurde. Spadaj, 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 spadaj. Jeszcze ktoś? Do uprzęży grawitacyjnych. Nie ma wyłącznika grawitacyjnego. Zaimprowizuję wyłączenie uprzęży i przymocuję nadajnik SOS do powierzchni. Okej. Ale musi się udać. Nie, tam było... Tu, tak jak z tym lataniem było, że punktowo, to tu chyba trzeba było przejść na piechotę. Pamiętam, bo to mnie rozwalało. Dobra, poczekajmy. Teraz. A, no i okej, wracamy na stację kolejki, więc spoko. Wiecie co, coś za łatwe to to jest. Tak? Okej. No bierz to, Isaac. Coś za łatwo nam to idzie. Oho! No właśnie, o tym mówiłem. O ja pierdolę, to ten wielki skurwiel! Ty, to nie jest ten niezniszczalny? O ile dobrze pamiętam. Dobra, otwieraj, otwieraj, otwieraj. No kurwa, zajebiście! Spierdalaj! Isaac, spierdalaj! O Jezus, ten jeszcze następny, dobra. Kita, Isaac, kita. Jezus, mamy już na czerwono życie, zaraz zginiemy. Zapraszam do oglądania i życzę udanego seansu. Siemano, siemano z tej strony Walczy i zapraszam was do 18 odcinka naszej serii Dead Space. W poprzednim odcinku zrobiliśmy wszystko, żeby się udało wysłać nadajnik SOS, ale no, droga by była zbyt prosta, więc musimy teraz wysłać nadajnik na meteorycie. I musimy zniszczyć uprząż grawitacyjną, żeby tą kometę z nadajnikiem wysłać. Oczywiście Isaac nigdy nie ma łatwego życia. Jeszcze zajrzę do sklepu, bo nie pamiętam, czy w poprzednim odcinku zaglądaliśmy tutaj, żeby zobaczyć, czy coś mamy z ekwipunku. O właśnie, proszę bardzo, sprzedaj. Sprzedano pomyślnie, zajebiście. Teraz tak patrzę, amunicja jak zwykle, jak na lekarstwo, dobra. Przynieś do ekwipunku jedną chociaż apteczkę. Bo wygląda to marnie, chociaż powiem wam szczerze, że więcej mamy miejsca w ekwipunku niż w tym schowku. Szczerze powiedziawszy. No i mamy 16 tysięcy i jeden węzeł. Korci mnie kupienie drugiego węzła. Tutaj będziemy mogli bardziej niż amunicję. No z amunicją też co prawda leżymy. Dobra, na razie nic nie będziemy kupować. Zobaczymy jak to wszystko się rozegra. No dobra, więc ruszajmy. Weźmy sobie bombę. Tak na wszelki wypadek. Bo jak zwykle musimy dotrzeć. Ja już słyszę, coś idzie. Aha! O kurde! Spadaj, 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 spadaj! Jeszcze ktoś? Wybuchowy Johnny nas chciał zaatakować, a w zasadzie dwóch wybuchowych Johnnych. Tutaj było bardzo blisko, byśmy jeszcze oberwali rykoszetem. Dobra, czy wybuchowy Johnny? Pytanko do ciebie, czy ty masz szpon? Nie masz, chociaż... W jednej ręce masz to, ale w drugiej chyba powinieneś mieć normalny szpon, ale... Nie, nie masz, dobra, no to czyli idziemy... Można powiedzieć... Na zgoły, z gołymi rękoma. Nie mamy nic, żeby czymś rzucić. Chociaż generalnie ja też zawsze chodzę... Oho! Chciałem powiedzieć, że zawsze z czymś chodzę. A i tak zawsze coś mnie atakuje od tyłu i to upuszczam. W zasadzie mi się nawet nie przydaje. Aha, brak zasilania. No i co teraz? Skąd ja wezmę agregat? Czy ja będę musiał chyba tak... Tak mi się coś zdaje, że aż stamtąd będę musiał tachać pewnie agregat. Dlatego dobrze, że... Może, że wyczyściłem sobie drogę. Ale znając pewnie twórców, idąc z tym agregatem,
Zaraz coś nas zaatakuje. Już nie może być tak łatwo i kolorowo. No otwieraj te drzwi. Kurna, ten agregat się nie mieści. Nie, nic, spokojnie, za spokojnie. Nie chce mi się w coś w to wierzyć. No właśnie. O tym mówiłem. O cholera, to jest ten. Przynajmniej amunicja mi się troszeczkę zwróciła. To był ten opancerzony nekromorf. No właśnie, to jest. To jest to, że tych opancerzonych nekromorfów jest coraz więcej. A my mamy coraz mniej amunicji. W ogóle do karabinu już nie mam. Ja pierdolę. To jest niewesoła sprawa. Przydałoby się coś znaleźć, naprawdę, jakiś magazynek z bronią. Gdzie mamy iść? Prosto, no to my idziemy tutaj. Cokolwiek, naprawdę cokolwiek by się przydało. O, właśnie na coś takiego liczyłem. Ale kredyty, no właśnie tak za kredytami to my za bardzo nie jesteśmy, no. Co z tego? Nie chcę. O, złoty półprzewodnik, staza, aż dwa razy. O, to z jednej strony dobrze, będzie co sprzedawać, znowu kredyty. Kurde, się przestraszyłem. Sam rozwaliłem. A się przestraszyłem, że już coś mi wyskakuje. Dobra, czyli to by było na tyle, ale dobrze. Bo przynajmniej mamy ostre narzędzie. O kurde! No i co, ziomuś? Dobra, domiotacza ognia. Czyli poczekajcie, mogę to śmiało rozwalać. Jezus, ja dopiero teraz to odkryłem. O, patrzcie, drzwi się nie zamykają przez niego. Utknął między jakimiś czujkami. O, masz następny. Dawaj go. Kurde, musiał nas trafić. Isaac, no. Dobra, mamy szpon. Idziemy ze szponem. Oho, coś jeszcze tak mi się usłyszało, ale tu nic się nie pokazuje, ani nic się nie chwali. Oho, dobra, tutaj mamy kolejną wentylację. O, miejsce ładowania stazy, bardzo fajnie, to mi się przyda. Gdzie my mamy iść? Tutaj. No to idziemy standardowo, prosto. Szczególnie, że tam coś błyszczy. Świeci się. Nie wiem, co ja wziąłem nawet. Ale obstawiam, że kredyty. Więc nic interesującego. Aha, dobra, tu mamy takie coś. Dobrze, że stazę naładowaliśmy. To jest bardzo fajne. O, tu mamy jeszcze pręt. W razie czego. A, to jest po prostu po drugiej stronie, żeśmy się... Przejdźcie mnie w flaszkość, okej. Okay. Asteroidy utrzymuje kilka uprzęży grawitacyjnych. Nie ma wyłącznika grawitacyjnego. Zaimprowizuję wyłączenie uprzęży i przymocuję nadajnik SOS do powierzchni. Okej. Okay. Mhm. Ale musi się udać. No dobra, czyli mamy plan, to obstawiam, że to są te uprzęże, bo to tak troszkę wygląda. Tak. I co? No i tutaj... Chyba to świecące trzeba rozwalić. A trochę tego jest. No to co, to walimy stazą. A! O! Serio? Jeden strzał wystarczył? No to zajebiście. Chodź tu, bo ja coś obstawiam, że... O! To się ruszało? Oho, coś słyszę. Coś słyszę. To ja chciałbym, żeby to coś przyszło tutaj. Jezus Maria. Startujmy, startujmy, startujmy. O, holender. Kabum! Dobra, jednego rozwaliłem. Masz ostrze? Masz ostrze, to jest chyba twoje ostrze. A, drugie też rozwaliłem. Czyli sięgnęło, ale patrzcie, to były już inne. Jakieś zmutowane. Kurde, robi się coraz... Jezus Maria, ten mi raz ciachnął. I zobaczcie, ile życia. Nie, no to tu zaczyna się robić coraz
bardziej ciężko. Zwłaszcza, że życia mamy jak na lekarstwo, znaczy dla apteczek. A na tym poziomie trudności, na trudnym, no trzeba bardzo uważać. A my jak zwykle robimy to nieroztropnie i co jest najgorsze, w ekwipunku została mi ostatnia apteczka. Bardziej w schowku nawet. Dobra, zanim rozwalimy drugi, rozejrzyjmy się tutaj. Ale chyba tu nic nie mamy więcej do zdobycia. Przynajmniej... A nie, tam jest, patrzcie. No chodź tutaj. Energia, dobra, do strzelby. Dobra, pani schodzą. Dobra, i... O kurde, serio. Dobra. Dobrze, że jeden strzał tylko trzeba zużyć, nie więcej. Właśnie to jest spoko, że trzeba tylko jeden strzał generalnie. Nie trzeba rozwalać tego całego. O, tam jeszcze jest coś, pominąłem. O, średni zestaw. Tak jakby mnie gra w końcu wysłuchała. Albo wiedziała, że chujowo ze wszystkim stoję. Dobra, chodźmy naładować stazę. A tak se latam do góry nogami. Dobra. No a gdzie są kolejne? Aha, musimy wyfrunąć za to. Kurde, nie pamiętam czy... A nie, było coś, pamiętam, bo tu tak jak z tym lataniem było, że punktowo, to tu chyba trzeba było przejść na piechotę. Pamiętam, bo to mnie rozwalało. Dobra, poczekajmy. Teraz. O, udało się. Dobra. Od razu walimy. Dobra, trzeci rozwalony. Zajebiście. Oho, coś już w nas strzela. Jeszcze dobrze, żeśmy nie zaczęli tutaj... Kurde blade. A ty już nas strzelasz, ale co jest najgorsze, wiecie, że nie mamy tlenu? Dobra. Dobra, kredyty. Kolejne kredyty. Kurde, czy naprawdę... Chociaż tam coś świeci. Z jeszcze jeden? Ty dziadu, jeden. No dawaj, bo mi się tlen zaraz skończy, no. Wystawię te swoje czułki. Kurde. Dobra. Mamy go. O. Dobra, Boże, żeby to był tlen. Żeby to był tlen. Tak. Tak, to jest tlen. Bo się zaraz, kurwa, udusimy. Isaac. Nie staza, nie staza, nie staza, tlen. Kurwa. A, dobra. O. Dobra, w ostatniej chwili się udało. Dobra, ostatni. Uwaga! Udało się. 772 nie jest już przymocowany. Niewyszkolony personel musi natychmiast opuścić pokład wydobywczy. No, no słyszeliście? Wypadł z baru. Ciekawe, czy taki w ogóle się ostał, nawet ten przeszkolony. A, i z drugiej strony też jest tlen i ten... staza. No dobrze, okej, okay, super. Dobrze wiedzieć. Standardowo to ja wolę się tu rozejrzeć. Coś fruwająco... Coś fruwającego nam się nie przyda. Bo teraz rozumiem, mamy na meteorycie tak... umieścić ładunek. Ale jeszcze pozwiedzajmy, zobaczmy tam coś. A nie, tam też jest tlen. To ja tak się srałem, że... tlenu nie będzie i w sumie też, no bo nie dali twórcy. A tak to przed tym, przed walką nawet z Lewiatanem dostaliśmy dwie butle. A tu wylądujemy, wylądowaliśmy w kosmosie tak naprawdę. I byśmy byli bez tlenu, no to tak słabo by było, no ale dobra, no to umieśćmy, tu nic nie ma jednak. Umieśćmy ten ładunek SOS, chociaż też kurna szalony pomysł umieścić ładunek SOS na meteorycie. Uzu. No i dobra, mamy to. Teraz pytanie jak ten rękaw.
No właśnie, kurde, czy on. A nie, on stoi. Się nie... A nie, kręci się tam coś. No raczej. Chociaż nie. Kurde, już coś we mnie próbowało ten. Dobra, walić to. Tu nic? Nie chce mnie zaatakować? Chyba nie. Dobra, może wylądujemy już na ziemi. To coś nie idzie za mną? Chyba nie. Dobra. Bierzmy to. Jezus, Isaac, co ty zrobiłeś? Chciałem po prostu zmienić. Kurwa. Chciałem po prostu zmienić kąt strzelania. Aj, Isaac, Isaac. Wyjście z nieważkości. Nic nas nie chce zaatakować? Dziwne. A, dobra, powaliłem mi się te. Dobra. Wystrzel asteroidę, czyli wracamy do punktu wyjścia. Czyli tam skąd praktycznie zaczynaliśmy i kończyliśmy ten odcinek. Dobra, tutaj czysto. Za czysto, że nikt nie chce nas atakować. Dziwne. Bardzo dziwne. Aha, fajnie, że. No, super. Och, dobra, wyszedł. Myślałem, że. Ej, tego nie było. A ja przypadkiem nie muszę teraz silnikiem się wrócić? Ale chyba tak. Tak mi się coś wydaje. No przecież jak wystrzelę teraz? Kurwa, dobra. Czekajcie, najpierw apteczkę wezmę, tą średnią. Dobra. Wytacham to. Ja pierdzielę, kurwa, ale kicha. A mogę strzelić ten? Dobra, strzeliłem, super. Uznając życie, coś zaraz mnie zaatakuje tutaj. A jednak nie. Ale tu to już na pewno. No, jestem na bank pewien. Kurwa, serio? Nic? Nie no, zawodzicie mnie poważnie. Chyba, że musi być ten moment pójścia, kurde, z akumulatorem. A ty... Co to jest? Jezus, jak się zląkłem. Co to, kurwa? Skąd to tu się wzięło? Ej, nie było tego. Ale fakt. Prawie narobiłem zbroję. Dobra. Teraz rozumiem, wracamy się tam, tak. Dobra, czyli co? Najpierw saveik. Dobra. Mamy save'a, wiecie co, tak kurde cały czas się zastanawiam, co by tu sobie wzmocnić, tylko i mam i mało pieniędzy, i mało amunicji, w ogóle mało lekarstwa, mało wszystkiego. Aj. Muszę przestać przeładowywać broń. Okej. Tu nic na nas nie czeka. Coś, kurde ci twórcy, coś. Powiem wam, że zbyt długo nic nas nie zaskoczyło. Tu na pewno będzie rozruba. Tak mi się coś wydaje. Przywołam sobie to też od razu. Nie wiem jeszcze po co. Dobra, i co, wystrzeliwujemy. Dobra, udało się. Nadajnik włączony. Nadaje na szerokim paśmie. Ustawię odbiornik. To chwilę zajmie. Okej. Wracaj na stację kolejki. A, no i okej, wracamy na stację kolejki, więc spoko.
Wiecie co, coś za łatwe to to jest. Tak? Okej. No bierz to, Isaac. Coś za łatwo nam to idzie. Oho! No właśnie, o tym mówiłem. No kurwa. Teraz będzie tutaj rzeź. O ja pierdolę, to ten wielki skurwiel. Ty, to nie jest ten niezniszczalny? O ile dobrze pamiętam. Ja pierdolę. Otwórz mnie te drzwi. O, następny. Dobra, z tym poszło. No powstrzymaj go, jak on zaraz wstanie. O ile dobrze pamiętam, bo to jest chyba ten. No, teraz to mnie pocałuj w dupę. O cholera. No tak, jeszcze. Ja pierdolę, dobra, trzeba to tak zrobić. I spierdalamy. Otwieraj to. Jak to się otwiera ręcznie? Wyłącznik ręczny w gotowości. No super. Kurwa, no. Długo ja mam się tu z nim... Ja nie wiem, co ja mam robić tutaj. On zaraz wstanie. Wyłącznik ręczny w gotowości. A, dobra, tutaj. Dobra, otwieraj, otwieraj, otwieraj. No kurwa, zajebiście. Spierdalaj, Isaac, spierdalaj. O Jezus, ten jeszcze następny, dobra. Kita, Isaac, kita. Jezus, mamy już na czerwono życie, zaraz zginiemy. Zero amunicji, ja pierdolę. Dobra, czyli wiemy, że goni nas psychopata kolejny, ten nieśmiertelny. Nie, no to teraz to ja wiem, że muszę zainwestować w apteczkę. Ale chujnia, ja cię kręcę. Nie spodziewałem się tego. Dobra, dawaj ten sklep. Mam nadzieję, że nic mnie nie zaatakuje podczas. Średnią, dawaj. I to dwa razy. Ach. Dobra. Nie wiem, czy słyszycie, ale ten gościu chyba nas goni. Takie odgłosy są. Dobra, ale te apteczki w sumie mi się trochę zwrócą zaraz. Złoty półprzewodnik, sprzedaj. Okej. Stazę, sprzedaj. Ile tej stazy jeszcze mam tutaj? Dobra, sprzedaj. Zostawimy sobie chyba jedną tylko w zapasie. Dobra, apteczkę też przenieść do ekwipunku. Oho, ty, on brzmi jakby był gdzieś tu niedaleko. Kurwa, ja chcę jeszcze save'a zrobić. No ładnie, znowu jesteśmy ścigani. Dobra, save'ik. Zaczyna się robić naprawdę gorąco. A wiecie, gdzie nas złapie? Obstawiam i zobaczycie, 99% w windzie. Przecież idziemy do windy. Dobra, kita, kita, Isaac, nawet się nie oglądaj. Spierdalamy. Szkoda mi amunicji. Kurwa mać. Dobra, jednak muszę się z nimi rozprawić. Aha, to ten. Dobra. Jeszcze tamtego? Oho. Dobra, leży. Leży, leży. Dobra, leży. Kurwa, ostatni nabój. Może jeszcze musimy ładować. Dobra, kredyty. Dobra, on leży. Chuj mu w dupę. Idziemy stąd. Dobra, spierdalamy, spierdalamy, spierdalamy na górę, na samą górę. Kurna, ale znając życie, on tu zaraz zeskoczył. Chyba poleciał, ale nie jestem pewna. System znów się posypał. Widzę zakłócenia z kamer.
Te, co wyglądają jak mój brat, macha do mnie. Przynajmniej nadajnik odleciał. Ustawiam... Chwila. Odbiornik talerza nie odpowiada. Cholera. Talerz komunikacyjny, nienaprawiony. Nie chodziło o zepsuty przetwornik. Oby te 48 godzin też było błędem. Bez talerza nie będzie ratunku. No to super. Jedź kolejką na mostek. Jak zwykle coś. Skakuję drzwi do łączności. Sprawdź, co się dzieje z talerzem. No nie, no tak, no. Hammond ma rację. Postąpi mądrze. No na pewno postąpi mądrze, tylko my jak zwykle, kurwa, w dupie, jak nie sygnał SOS, Isaac, idź, zrób. Isaac, idź, uzupełnił paliwo. Isaac, idź, kurwa, antenę napraw. Bez kitu. Jest, cię kręcę. Co za gówno chciało nas zaatakować, ale to chyba było, że tak powiem, cel zamierzony przez kurców, bo tego nie zauważyłem, a to są... Dobra, wyświetlać to. Dobra, powiem wam, że naprawdę zaczynamy coraz bardziej chujowo stać ze wszystkim. Ja cię kryńcę w obiryńce, no. Dobra, zobaczmy jeszcze ten sklep. 16 koła, czyli tyle co mieliśmy. W dupę kopane, no. Nie mam w ogóle amunicji do karabinu. Trudno, 3000 wydam. Muszę mieć tą amunicję do karabinu. Uważam, że to jest na razie najlepszy... Najlepsze, co możemy mieć. Dobra, do karabinu nie mamy w ogóle, do piły plazmowej. Ja jebę. Dobra, wiecie co? Tak, żeby nam starczyło jeszcze chyba na węzeł jeden. Trudno, mamy tylko jedną... Jedną apteczkę, może robię błąd, jakoś sobie poradzimy z tym. Mam połowę życia. Chociaż w sumie zjebałem akcję, bo mogłem przecież karabin pulsacyjny. To by amunicja mi wskoczyła. No właśnie, ale tylko w pojemność. A, bo obrażenia już mam na maksa. Mogę iść tylko w pojemność. Dobra, to na razie karabin pulsacyjny bym odstawił. Piła plazmowa. A tu, żeby iść w pojemność, bym musiał mieć 3 węzły. Szybkość przeładowania i obrażenia. Chyba, żebym zrobił tak, szybkość przeładowania, tu w pojemność. Dobra, kombinezon, zobaczmy. Rozpruwacz. Nie, chyba w strzelbę. Dobra, na pewno obrażenia, jeśli chodzi o strzelbę. Bo strzelba jest niesamowita. Pojemność, laser stykowy, kurde, ja w ogóle z niego nie korzystam. Z linowego też tak średnio. Dobra, dawaj tą pojemność jeszcze w tym. Może mi się uzupełni. Niepotrzebnie kupowałem, kurde. Mój błąd. Tak. No, zobaczcie. Cały magazynek praktycznie mi się... Uzupełnił sam, 110 nabojów. Cholera, dobra, trudno. Zapis. Dobra, tu widziałem coś ostrego. Tu? Tym? Chcę z czymś iść, nie chcę znowu iść. Tak, dobrze mi się rzuciło w oczy. Dobra, czyli wracamy do wagoniku. Znając nasze szczęście. No. Już jest. Nawet dwóch. Mam czym ich jeszcze zaskoczyć? Nie mam, kurna, czym dość zaskoczyć. Dobra, tu jest jeszcze coś z tego, dobra. Otwieramy. Będziecie stać? Cześć. Dobra. Pięknie. No, otwieraj te swoje czułka. No nie, czaj się. No co? Zawiesiłeś się?
Ciekawe, jak go tak skrzynią będę napierdzielał, to... O ty! No, kurde, już zużyłem apteczkę. Och, udało się, dobra. Znowu mały zestaw medyczny, bardzo fajnie. Dobrze idziemy? Dobrze idziemy. Dobra, jednak z tym rozpruwaczem trzeba chodzić. SOS, o, zdobyliśmy osiągnięcie, super. Wróć do kolejki. O, i zakończyliśmy rozdział 7. Teraz rozdział 8. Możliwość ratunku. Uda się na mostek. No pewnie tak zrobimy. Kurde, czyli poczekajcie, chodzi o to, że rozdział 7. Coś żeśmy, bo żeśmy już nic nie znaleźli. A nie, dobra, ukończony cały. Dobra, czyli od A do Z udało się wszystko. W rozdziale 7 zrobiliśmy go na 100%. Co do innych rozdziałów, no ja powiedziałem, że jeszcze wypuszczę jakiś specjalny odcinek, bo to chyba do rozdziału 3, tak, żeśmy coś tutaj pomijali. Tu jedna rzecz, tu 3, tu 2. Dobra, 7 udał się na maksa, no i 8... Mam nadzieję, rozdziału też uda się zrobić na maksa. Dobra, wracamy na mostek. Zamknięte. Aha, tu jeszcze mamy coś zamknięte. No ale dobra, wracamy na ten mostek. Dodatkowo mieliśmy zadanie poboczne na mostku, więc dobrze, że się wracamy. Bo miałem taką myśl w poprzednim odcinku, żeby się wrócić. No ale no to by było kręcenie się w kółko bez sensu. A my zerknijmy na nasz ekwipunek. No jest chujowo na maksa. Nie no, dramat, powiem wam szczerze, jak ja mam... O kurde. No ładnie. No i co teraz? Gdzie stanęliśmy? Co jest? No coś się drze, ale nie widzę gdzie. No i nie mogę wyjść. Aha, ruszyło. To czekajcie, stacja. A właśnie tam, gdzie było niedostępne. To tam żeśmy właśnie stanęli. Tam będzie gruba akcja, coś tak czuję. Bo to był mostek niedostępny? Tak? Jakoś tak. Teraz zobaczymy. Pytanie, czy to coś jeszcze nie jedzie z nami? Chyba nie. Dobra, zobaczmy. Tak mi się... Albo to był medyczny. Ale obstawiam, że to chodziło o ten właśnie oddział zamknięty, który mamy. Oddział zamknięty. Bardziej... Oho. No. Zjawił się jakiś statek. USM o. Valor. Odebrali sygnał SOS. Tak szybko? O, zajebiście. Robi tak daleko. Może patroluje? Nieważne, ucieszyłyby mnie nawet pieprzone sroki. Ruszaj do łączności. Naprawmy talerz komunikacyjny. To wszystkiego się dowiemy. Okej, okay, no to wiemy, co mamy robić. Napraw talerz komunikacyjny. No tak, no przecież... Znajdź Rick oficera łączności. Okej. Okay. Czyli kolejne zadanie, ale wiecie co? Tutaj mamy właśnie najpierw... O, ten mostek. Znajdź raport na mostku. Myślę, że to jest... Nawet na tym poziomie właśnie, więc to sobie najpierw zaznaczymy. Dobra, ja na razie chodzę z rozpruwaczem. A dobra, mam miejsce zapisu, więc korzystamy. Dobra. To było tam, tak? Dobrze pamiętam, dobra. Tu coś... Tak, tu był magazynek, ale nie wiem czy... Dobra, coś z uprawnieniami, dobra. Standardowo, teraz już wiem, że mogę sobie to sam rozwalać. Z miłą chęcią to wezmę. Tu będziemy mieli sklepik. Co tam się dzieje? Coś już będzie nas atakować? Pewnie tak, no, normalna sprawa. Tu cały czas zamknięte, czyli pewnie musimy się udać tutaj. Co tym razem nas zaatakuje? No, oho, no mówiłem, już.
Zaczyna się. O! O kurwa! Wybuchaj, wybuchaj, wybuchaj! A, ty straciłeś! Ha, 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 ha! Dobra. Ale bez kitu, ty, masz, zabrałem im ten. Cholera, wybuchł przed ryjem. Jezus, ile życia straciłem! O kurwunia! Spierdalaj! Jezus Maria! O kurde, ile ich tu naprawdę się robi! To jest nieciekawie. Powiedzcie, że to już jest koniec. Ja cię kręcę, ale sieka. No nie, i dwie apteczki, kurde. Znowu ocieramy się o moment, w którym ledwo uchodzimy z życiem. Słuchuję, znać raport na mostku. A, czyli już zrobiliśmy? Zbadaj hydroponikę. Czyli mamy kolejne dodatkowe zadanie. Tak, no. Czyli tu będziemy się wracać. Ależ oczywiście, że tak. To jest w ramach zadania pobocznego. Dobra, na razie może naprawmy ten pierdzielony talerz komunikacyjny. A to i chcąc, nie chcąc, kurde, widzicie, nawet chcąc, nie chcąc, mówię, robiąc misje fabularne, robimy zadanie poboczne. Trochę to jest tak słabo zrobione, bo zadanie poboczne no, to powinno być coś całkowicie odrębnego, moim zdaniem. Do windy? No pewnie, że do windy. Odrębnego, żebyśmy mogli właśnie troszeczkę poeksplorować inne miejsca statku Ishimura. No ale no dobra, no twórcy tak zrobili. Poziom trzeci. Tam chyba byliśmy, ale było zamknięte, o ile dobrze pamiętam, bo to też było parę odcinków temu. ...82 naboje, ja pierdzielę. Ale nie, nie ma co, karabin na razie uważam, że to jest najlepsza broń. Na początku nie byłem do niego przekonany. Ale teraz z biegiem czasu coraz bardziej on mi się podoba. Tak, byliśmy tutaj. Tu będzie zaraz chyba safe, o ile dobrze pamiętam. Tak. I tu po lewej stronie nas... O! Zmieniło się tu troszeczkę. Nawet bym powiedział, bardzo się zmieniło, bo tutaj był ten okultyzm, tak? Tak, dobrze pamiętam. Czyli to przez tak krótki okres czasu tak by się tu pozmieniało. Tu dalej mamy zamknięte. Dobra, ja tylko tak chcę tylko tu przejść. Rozejrzeć się. A jest znowu to gówno, co będzie pluło? Tak. Dobra. My standardowo musimy obok tego przejść, tak? Ja jebę poważnie. Kurwa. No tak, no musimy koło tego przejść. Ja pierdyle. Nie masz szans, żeby to zrobić w miarę normalnie. Chyba, że faktycznie na pełnej, że tak powiem, jakieś kurwie. Dobra, moi mili, wiecie co? Ja tutaj zakończę ten nasz odcinek i naprawimy satelitę w następnym. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. Jeśli tak, no to moi kochani, zapraszam was do komentowania, zostawiania łapek w górę.
No i dzięki, że byliście. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Cześć!